W Ratuszu Staromiejskim można oglądać bardzo interesującą wystawę monet ziem polskich i z Polską związanych od Księstwa Warszawskiego aż do współczesności. Autorami wystawy organizowanej przez Muzeum Ziemi Kociewskiej są Adam Skuczyński i Zbigniew Potocki. Cezurą początkową wystawy jest okres istnienia Księstwa Warszawskiego, a więc początek wieku XIX. Kolejnym etapem wystawy to monety również funkcjonujące równolegle w obiegu Wolnego Miasta Gdańska z czasów epoki napoleońskiej, jak również unikalne monety Wielkiego Księstwa Poznańskiego, to również monety z oblężenia Zamościa, a także już późniejsze Królestwa Kongresowego oraz monety ziem zaboru austriackiego i pruskiego. Szczególnie cenne to srebrne i złote numizmaty funkcjonujące w obiegu na ziemiach polskich na terenie zaboru rosyjskiego i austriackiego. Możemy zobaczyć również złote imperiały z wizerunkiem ostatniego cara Rosji Mikołaja II. Dalszy ciąg chronologiczny to monety Wolnego Miasta Gdańska, a więc fenigi i guldeny gdańskie. To również numizmaty dwudziestolecia międzywojennego i okolicznościowe klipy. To również monety Rzeszy Niemieckiej funkcjonujące na ziemiach polskich okupacji niemieckiej, a więc również u nas na Pomorzu, Wielkopolsce i Śląsku. Dalsza część ekspozycji to monety Generalnego Gubernatorstwa, jak również cynkowe monety getta łódzkiego w Łodzi. Już takie bardziej nam współczesne to monety z czasów PRL-u lata 1949-1990. Specyficzną częścią tej wystawy są również monety papieskie, zarówno polskie, jak też i monety świata poświęcone naszemu najwybitniejszemu rodakowi, papieżowi Janowi Pawłowi II. Wystawę uzupełniają również publikacje poświęcone numizmatyce, bankowości i obiegowi pieniężnemu, jak również foldery związane z monetami dwuzłotowymi Nordic Gold wraz ze szczegółowymi opisami tematycznymi. Dla numizmatyków monety mają szczególny wymiar. Moneta sama w sobie jest nie tylko środkiem płatniczym wyrażającym pozycję społeczną, a więc zamożność bądź też ubóstwo, ale też dla numizmatyka takim swoistym dziełem sztuki. Jest to takie, no, powiedzmy, dzieło w miniaturze przedstawiające na przykład wizerunki władców, podróżników, pisarzy i poetów. To również fragmenty architektury miejskiej, chociażby na przykładzie guldenów gdańskich, gdzie możemy rozpoznać Bazylikę Mariacką, czy też Żuraw nad Motławą, ratusz, czy też również inne charakterystyczne budowle. Wystawa potrwa do lutego przyszłego roku.